Proszę za mną. Przedstawię pani 8 najgorszych przypadków, jakie przyszło mi leczyć. Ta młoda dziewczyna to Yuno Gasai. Zwariowała ona na punkcie miłości do jednego z licealistów, Yukitaru Amano. Atakowała ona inne dziewczyny, kiedy któraś z nich tylko do niego się zbliżyła. Chłopak miał powodzenie u dziewczyn. Podobał się też uczennicy Amber, która chciała wyznać mu miłość. Yuno, dowiedziawszy się o tym, ogłuszyła dziewczynę i zakleiła jej usta klejem, przez co została zawieszona w prawach ucznia przez szkołę, a Yuki zakazał jej zbliżać się do siebie. Ta załamana postanowiła porwać ukochanego i zamknęła go w piwnicy na grubo ponad tydzień. Chłopakowi szczęściem udało się wezwać policję. Ta przyjechała na miejsce i zabrała Yuno. Stwierdzono u dziewczyny niepoczytalność i zamknięto w psychiatryku. Przedstawię pani naszego Kiciusia. Chłopak myśli, że jest kotem. Porzucony za młodu, wychowany przez koty, został przygarnięty przez staruszkę Muriel, która również myślała, że jest kotem. Kiciuś spędził z nią ponad 18 lat, dopóki ta nie kopnęła w kalendarz, a jej krewni znaleźli go u niej w domu i przy okazji zostali mocno poturbowani przez niego. Wezwano policję i zamknięto kotka za kratami, a teraz staramy się mu wbić do głowy, że jest człowiekiem. Ta dziewczyna to Alice Lil. Jej rodzice zginęli w pożarze parę lat temu. Przez to traumatyczne wydarzenie z dzieciństwa wyimaginowała sobie swój własny świat. Nazwała go Krainą Czarów. Może w nim znaleźć spokój. Często opowiada personelowi o swoich przygodach w Krainie Czarów. Kraina jednak nie jest taka kolorowa. Ma ona złą królową, która chce odciąć Alicji w głowę. Wtedy Alice robi najwięcej problemów. Trafiła do nas, gdyż zaczepiała ludzi na ulicy, opowiadając im swoje bajeczki o magicznej krainie. Ten staruszek musiał za dużo naczytać się Wiedźmina Sapkowskiego. Zaszył się głęboko w lesie, aż natknął się na turystów, których zaatakował, bo potrzebował ubrań. Straż leśna z trudem znalazła staruszka. Twierdzi, że jest Geraltem z Rivii i zabija potwory. I jeśli go nie wypuścimy, nas też pozabija. Proszę się nie wystraszyć. Ten przypadek nazywamy Snorri. Może ona zjeść wszystko, dosłownie wszystko. Psa, kota, a nawet posmakowała już ludzkiego mięsa. Przerobiła swoją sąsiadkę na kotlety. Mieszkańcy miasta, zaniepokojeni obecnością pani Sprut, poinformowali policję o jej zniknięciu.
W domu naszej pacjentki znaleziono resztki jej ciała, a podczas przyjazdu tutaj pogryzła ona kilkoro funkcjonariuszy policji i członków personelu. Straciła ona swoje człowieczeństwo i zamieniła się w takiego potwora. Tondów Ciapny jest klaunem. Pracował w parku w Wierzbowej Zatoczce, gdzie miał zabawiać dzieci. Nie wychodziło mu to jednak za dobrze, a dzieci zamiast się śmiać z jego żartów płakały z przerażenia, widząc jego twarz. Rodzice dzieci postanowili zainterweniować w tej sprawie, przez co Tom stracił pracę. A jego miejsce zajął inny klaun, który miał o wiele lepsze podejście do dzieci. Zdenerwowany Tom postanowił dorównać rywalowi. Starają się z całych sił. Zdenerwowany zaczął na nie wrzeszczać, że mają się śmiać z jego żartów. Inaczej zrobi im krzywdę. Słysząc to, jego kolega próbował go powstrzymać, ale ten dał mu w nos, po czym zaczął gonić dzieciaki. Wezwano policję, zakuto to w kajdanki i zebrano na komisariat. Tom jednak zaczął wrzeszczać i krzyczeć, że wszyscy mają się śmiać z jego żartów. Inaczej pożałują. Wezwano psychiatrę, który umieścił go w psychiatryku. Panie doktorze, duży znów wariuje. Naprawdę muszę ci mówić, co masz zrobić w takiej sytuacji? Jesteś tu już miesiąc, a ty nadal nie znasz swoich obowiązków. Idź tam i go uspokój. Ja teraz jestem zajęty. Może w nim znaleźć spokój. Często opowiada personelowi o swoich przygodach w Krainie Czarów. Kraina jednak nie jest taka kolorowa. Ma ona złą królową, która chce odciąć Alicji w głowę. Wtedy Alice robi najwięcej problemów. Trafiła do nas, gdyż zaczepiała ludzi na ulicy, opowiadając im swoje bajeczki o magicznej krainie. Ten staruszek musiał za dużo naczytać się Wiedźmina Sapkowskiego. Zaszył się głęboko w lesie, aż natknął się na turystów, których zaatakował, bo potrzebował ubrań. Straż leśna z trudem znalazła staruszka. Twierdzi, że jest Geraltem z Rivii i zabija potwory. I jeśli go nie wypuścimy, nas też pozabija. Proszę się nie wystraszyć. Ten przypadek nazywamy Snorri. Może ona zjeść wszystko, dosłownie wszystko. Psa, kota, a nawet posmakowała już ludzkiego mięsa. Przerobiła swoją sąsiadkę na kotlety. Mieszkańcy miasta, zaniepokojeni obecnością pani Sprut, poinformowali policję o jej zniknięciu. W domu naszej pacjentki znaleziono resztki jej ciała, a podczas przyjazdu tutaj pogryzła ona kilkoro funkcjonariuszy policji i członków personelu. Straciła ona swoje człowieczeństwo i zamieniła się w takiego potwora. Tondów Ciapny jest klaunem. Pracował w parku w Wierzbowej Zatoczce, gdzie miał zabawiać dzieci. Nie wychodziło mu to jednak za dobrze, a dzieci zamiast się śmiać z jego żartów płakały z przerażenia, widząc jego twarz. Rodzice dzieci postanowili zainterweniować w tej sprawie, przez co Tom stracił pracę. A jego miejsce zajął inny klaun, który miał o wiele lepsze podejście do dzieci. Zdenerwowany Tom po prostu z rakiety wpadł prosto.
Hello, hello i witam was wszystkich bardzo mi serdecznie w nowej serii Simsów, którą będę prowadził wraz z Pokrajmerką. Cześć kochani! I będzie to, słuchajcie, Asylum Challenge. Dla tych, którzy nie znają tego challenge'u, postaramy się w tym odcinku, bo ten odcinek będzie taki wprowadzający, wyjaśnimy co i jak, wyjaśnimy zasady, przedstawimy tutaj azyl. W ogóle widzę, że ten budynek, który pobrałem, jest troszeczkę niedorobiony, bo tam ściany widać. Niedorobiony. To będzie strony. Niedorobiona seria w końcu azylu, więc wiesz, niedorobiony dom pasuje jak ulał. Słuchajcie, o co chodzi, o co chodzi? Zostaliśmy umieszczeni w zakładzie dla psychicznie chorych, wbrew naszej woli. I aby udowodnić, że możemy dołączyć do społeczeństwa i zdobyć wolność, musimy wypełnić zadania, które wyznaczył nam psychiatra, nasze aspiracje. A haczyk jest w tym, że musimy to zrobić najszybciej, jak to się da. Nie wiem, w jakim czasie tutaj nie zostało to zapisane, w jakim. Mogliśmy tutaj wspomnieć, że w osiągnięciu jakiegoś tam wieku, czy coś. No. Ogólnie link do tych zasad będzie w opisie. I będzie nam towarzyszyć 7 innych pacjentów, których nie możemy nawet kliknąć na nich, nie możemy ich kontrolować. Dodajemy tutaj jeszcze jakieś cięcia budżetowe w postaci tam jakichś mebel najtańszych itp. itd. Mieliśmy właśnie stworzyć naszą główną postać. Mogliśmy wybrać ubiór dowolny, tutaj tak pisze, ale nie możemy wybierać tutaj aspiracji. Udany rodowód, dużo szczęśliwa rodzina nie mogliśmy wybrać, bajecznie bogaty i pan na włościach nie mogliśmy też tego wybrać. To tu jeszcze takiego ważnego. Jeśli chodzi o azyl, to oczywiście on jest pobrany. Nie wiem, da się jakoś linki dawać w opis czy coś takiego? Jedynie nazwa. Nazwa, to nazwę tego budynku myślę dodam tam w opis. Nazwę parceli i twórcę możesz podać. I muszą tutaj być same takie najtańsze przedmioty i nie mogą być tutaj jakieś takie obiekty z aurą emocjonalną. Nie wiem, czy w tym azylu nie ma przypadkiem takich. Jeśli są, to w trakcie rozgrywki będę je kasował. Bo nie, możliwe, że są, bo tam później dodawałem jakieś rzeczy. Podoba mi się ten budynek. No, jest też ma swój fajny urok. Chciałbym zamieszkać w takim. Co tutaj jeszcze takiego jest? Po zakończeniu tutaj budowy muszą być wymagane pieniądze. Liczba pieniędzy musi być taka jak na w poziomie trudności. To kodem można tutaj wpisać, bo kodów tak ogółem to nie można nam używać, chyba że z kimś się tak. Kodów można nam używać wtedy, gdy budujemy azyl, tam kod na Monet i w ogóle. Możemy ulepszać przedmioty, ale też lodówka i kuchenka muszą być takie najgorsze. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to tylko wybrany przez ciebie sim jest naszym simem. Nie możemy w ogóle wybierać innych simów, aby sprawdzić ich potrzeby. Jeśli umrą, to umrą. Trudno. Jeśli chcesz, to o 12 rano możesz kliknąć na innych simów, aby sprawdzić ich inwentarz, żeby sprawdzić, czy mają jakieś książki, jedzenie i tym podobne. Kiedy będziesz to robić, gra musi być spauzowana. Kody i modyfikacje, haki, które wspomagają potrzeby lub wnosi sima, są niedozwolone. Wolna wola simów musi być włączona na wysokim poziomie, aby inni simowie w azylu mogli robić rzeczy samodzielnie. Nie możesz używać inwentory twojego sima, aby zachowywać przedmioty dla siebie. Na przykład nie można umieścić gitary albo książek w ekwipunku. No. Ustawienie. I innych tego typu rzeczy. Tak. Ustawienie starzenia się simów może być na poziomie normalnym lub długim.
nie można przemieszczać mebli, żeby zarezerwować coś lub użyć tylko dla siebie. Na przykład nie można przenieść telewizora do sypialni i włączyć go po to, żeby niekontrolowany przez ciebie sim wyszedł z łóżka, aby twój sim mógł się przespać. Nie można wyjąć drzwi, żeby uniemożliwić innym simom dostanie się do łazienki, żeby twój sim mógł jej używać, kiedy wróci do domu z pracy. Jeśli któryś sim umrze, musimy zachować jego grób na działce. Jeśli jego duch będzie zbyt uciążliwy, możemy pozbyć się go. Tego ducha, ale nie nagrobka. Tak. Umieszczanie toalety i pryszniców czy wanien w oddzielnych pokojach jest ok i we wszystkich poziomach trudności umieranie z powodu zawstydzenia występuje nieczęsto. Sprawdzenie, że twój sim będzie ciężko pracował. Sprawianie, że twój sim będzie ciężko pracował w swojej karierze jest w porządku, nie możemy jednak sprawić, że inni pacjenci będą ciężko pracować w swoich karierach. Mm-hmm. Jeśli chodzi o dodatki w ucieczce plener, to tutaj takiego nic nie ma, o czym później za chwilkę nie wspomnimy. Jeśli chodzi o poziom trudności, są trzy poziomy, łatwy, średni i trudny, a my przeczytamy wam poziom średni. Fundusze startowe naszej rodziny muszą być w wysokości 5 symlonów. Jesteś wolny, kiedy wypełnisz 3 aspiracje. Nie można posiadać telewizora i komputera w tym samym czasie. Zaleca się na przykład, żeby mieć komputer, jeśli twój sim ma aspirację ekspert komputerowy. Jedna umywalka, jedna toaleta, jeden prysznic, czy tam wanna. Nie więcej niż 5 miejsc do spania. Na przykład możemy mieć 5 łóżek pojedynczych lub 2 podwójne i 1 pojedyncze. I tak dalej. Może być jedynie 6 miejsc do siedzenia. Obejmuje to kanapy, fotele, krzesła. Jeśli masz stół z 4 krzesłami, to nie możesz mieć kanapy, która mieści 3 simów. Można mieć łącznie tylko 5 przedmiotów do nauki, umiejętności. Komputery, kuchenki, regały, lustra i telewizory nie liczą się jako elementy do nauki umiejętności. Co jest troszeczkę dziwne. Więc... No i dosyć przerąbane przez to. Ale skoro nie liczą się jako elementy do nauki umiejętności, to chyba można je postawić w dowolnej ilości. Nie wiem, chyba tak. Możliwe, że tak. Bo tutaj ja dodałem masę luster, masę zwłaszcza regałów. Mhm. Zalecane jest, aby posiadać jakiś przedmiot służący do nauki umiejętności i zarabiania pieniędzy, przykładowo sztalugę. Mm-hmm. Tylko 2 niekontrolowanych simów mogą posiadać pracę. Oboje w karierze przestępcy. Twój główny sim może mieć pracę jakąkolwiek zechcesz. Zaleca się pracę związaną z jego aspiracją. Chyba nie będziemy wybierać dla niego pracy, jak sądzisz. Mm-hmm. Nie, też się pytanie, po co? W komentarzach możecie napisać, który sim, jak widzieliście cutscenkę początkową, może mieć pracę. Chcielibyście, mm-hmm. aby poszedł do pracy. Tylko to musi być ta praca najtańsza, co nie? Przestępcza. No. Nie można zatrudniać pokojówki ani zamawiać pizzy. Możesz opuścić parcelę, żeby powędkować i pozbierać różne surowce w godzinach od 7 rano do 17. Podróżować do domu innych ludzi i na parcele publiczne można tylko w godzinach od 9 rano do 15. Podczas podróży na inną parcelę lub społeczność należy zabrać ze sobą wszystkich mieszkańców azylu. To będzie ciekawe. Co będzie uciążliwe. Ja nie wiem, czy jeśli jeden z tych mieszkańców, tych pacjentów wróci do domu, czy my mamy wracać za nim? Dziwne to będzie. Za każdym razem, kiedy umrze sim, jedno miejsce do siedzenia musi zostać usunięte. I tak do czasu, aż pozostanie jedno miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o podróże, to my będziemy podróżować, myślę, głównie po tej wyspie od 7 do 17. I tutaj pisze, od 9 do 15 możemy odwiedzać parcele publiczne. Ale... Nie wiem, jak teraz to rozwiązać. Czy utrudnić sobie życie tak, że nie możemy w ogóle wychodzić z tej wyspy, bo gramy w Winterburgu. Tutaj niby gdzieś na górze pisze, że można grać... Oczywiście mylę myszki. Że można grać
albo w tym wielbrzybowej zatoczce, ale myślę, że te zasady były spisane wtedy, kiedy jeszcze Nie nie było było wiek. dodatku. Czy utrudnić sobie życie tak, że tylko po tej wyspie, czy możemy do innych miast się depać? Może zostańmy tylko tutaj, na tym na świecie. Na wyspie będzie trudniej. Okej, więc to tyle, jeśli chodzi o zasady. Teraz może przedstawimy wam ósemkę. Naszych wyjątkowych. Tak. Idiotów. Pacjentów. W sumie widzieliście ich już w cutscence początkowej, w intrze, ale od początku ich może tutaj przedstawię. Mam tutaj to tak ułożone, że ten sim jest jeden na górze, co jest, będzie troszeczkę takie ciężkie dla mnie. Niestety nie mogę zmienić. Rozdzielczość zmienić. Przy każdej zmianie rozdzielczości jest tak samo w ukradnym laptopie. Więc może przedstawię wam ich od tego, co jest na dole. Nie komentujcie jeszcze tego. Ewentualnie, czekajcie, ja mam tylko boję się, że jak wejdę, to mi się to zresetuje. Dobra, nie. Przedstawię wam ich w ten sposób. Oto jest czarny kiciuś. Miau. Nie wiem jeszcze, którą postacią będziemy sterować. Myślę, że czarnym kotem. No, ja jestem za nim. Także mamy czarnego kota. Chyba, że chcesz być ponczusiem. Mamy Toma Dowciapnego. Kurczę, ona tam stoi. To jest Tom Dowciapny, tak. Joker, gdzie on jest? Tu jest Joker. Nie widzicie jej, nie widzicie. Tu jest Joker. Tu jest... dobra, po kolei. Tu jest Geralt. Mamy Harry oczywiście, bo teraz jest jakiś szum wielki na Harry. Tak, wszyscy robią kasa. Tak, Harley. Mamy Alicję z Krainy Czarów. Mamy Juno z anime Mira i Nikiki. I mamy Snorlaxa. To jest Snorlax. O Jezus. Snorlax piękności. Bestia. Tak ona wygląda teraz po zjedzeniu człowieka. Zmieniła się takiego Windigo, można powiedzieć. Nawiązanie do Until Dawn. Dlaczego ona jest taka gruba? Bo w tym... Jak się to nazywa? W galerii? Po wpisaniu grubba przez dwa by trzeba coś takiego. To jest po prostu epickie. Grubba. To jest taka nasza maskotka będzie. Zmieści się w drzwiach? Złamie je, rozwali. Może trzeba ją dźwigiem przez dach, wiesz. Nie, on ma coś z nosem nie tak, gdy oddala. Aha. Jeśli chodzi o ich aspiracje, on jest dowcipniejszy. Gdzie ta reszta się pojawia? Tutaj gdzieś? Czy w simologii tutaj? Jest on głupi, jest wesoły, jest szalony i jest kontaktowny. Nasz czarny kot ma aspirację wybitny malarz. Jak na początek wybraliśmy sobie coś takiego. Tu jest jakiś podział na to? A tutaj jest. I tutaj masz na dole właśnie co musisz wypełnić. Mhm. No, musisz mi pomagać, bo ja The Sims 4 się uczę. Całe życie, bo no tak. Jest romantykiem, jest kreatywny, szalony i jest myślicielem. Jaki jest sexy. Ma nawet ogonek. Pokaż. Ja. Nie tylko kocie. Mogę go pociągnąć za ten ogonek. Spoczko. Reakcja będzie ciekawa. Jeśli chodzi o Jokera, jest wcieleniem złośliwości, jest szalony, zły, porywczy i nikczemny. Każdy z simów tutaj musi mieć cechę szalone. Ale on chyba jest ma najgorsze cechy, co? Tak, ze wszystkich. Będzie tutaj robił zamęt. No. Ach, ten uśmiech, ta szminka na jego oczach. Na jego oczach! Tak, szminka na jego oczach. Dalej mamy Geralta. Też jest romantykiem, miałem mu chyba zmienić to, ale jest tutaj kustoszem. Co to jest? Nie wiem.
No, związane z kolekcjonerką, będzie musiał zbierać. Romantyk, aktywny i kolekcjoner. To się też tu pojawia, tak? Ja no. Klikam co chwila tutaj i... Dobra. Harley! Harley! To jest nasza Harley. I jest wredna i zła. Też będzie robiła pewnie zamęt jakiś. Alicja jest... Ona weszła w nią. Nasza Alicja jest... Może szuka ciepła, nogi jej zmarzły. Kto wie. Jest śmiała, aktywna i... Też ma kolekcjonerkę. Bo ja tutaj miałem problemy, bo tutaj jak to nie ich tutaj wprowadzałem, to tam mi gra wywalała, tutaj dom na przykład był bez rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Juno Gasai. Ja już widzę dwie pary. Juno Gasai, romantyczka i zazdrosna. Wiadomo, te cechy do niej najlepiej pasują, te oczy. Staram się wam to jakoś pokazać. Spójrz mi głęboko. Prawdziwa myślicielka. Boże, te cyki. Jezu, nie mogę patrzeć normalnie. Nie, to chyba być. Jaki naleśnik. Jest leniwa i jest żarłokiem. I tutaj ma esen... Co? Ona jak pierwszego dnia wszystkich zeżre. Będzie po challenge'u. Wydaje mi się, że Joker spiknie się z Harley. Oni najbardziej do siebie pasują. Później będzie chciał ją zabić. Jeśli... I Alicja z czarnym kotem. Tak. Będzie myślała, że to jest kotek z Chelsea. Czy... No. Zobaczysz, tak będzie. Jeśli chodzi o tutaj rzeczy do nauki i umiejętności, mamy fortepian. Mamy coś takiego, co nie wiem, co to jest, ale tutaj też się czegoś uczy człowieczek. Mamy sztalugę oczywiście. Co tu jeszcze było? To jest czwarta, to jest taka bieżnia. I na dole mamy basen jako piąta rzecz. Mam nadzieję, że nie ma tutaj nigdzie szóstej, chociaż umieściłem tu jeszcze gramofon. Czy przy gramofonie czegoś się Steamowie uczą? Chyba nie. Tu jest gramofon. Chyba, że tańca. To właśnie będzie problem, jeśli będą się tutaj uczyli jakiegoś tańca. A kliknij na gramofon. Słuchaj. Słuchaj muzyki. Nie wiem. Może po włączeniu muzyki będzie tańcz. Ale dobra. Mamy dużo regałów, bo tam pisało, że regały jakby się nie liczą. Nie wliczają. Ale właśnie tutaj jeszcze jest regał. Trzy regały tu, jakiś kominek, tu jakieś pudła. Tutaj mamy kuchnię. Oczywiście. Najgorsze rzeczy. Tutaj już ktoś robił jedzenie. Niech zgadnę. To, jak myślisz? Grubba. Pączek w maśle. Grubba. To brzmi grubba. Troszeczkę to jest gruba, będę mówić grubba. No. Tutaj mamy jakiś taki przedsionek. Tu jest dużo takich przedsionków. Na dole, co tutaj jest? Na dole były te cele, gdzie była cutscenka z naszym doktorkiem i tam jeszcze innymi doktorkami. Doktorkiem, innymi doktorkami, okej. Głód jest zarośnięty. Tutaj mamy jakieś sale niby operacyjne, nic co to jest, to było i zostało. Nie wiem jak jest z koszami na śmieci. Nic tutaj w koszach na śmieci nie było pokazane. Więc jest dużo koszy na śmieci. Tutaj mamy łazienkę, jedna toaleta, jeden taki prysznic. Mam nadzieję, że oni tutaj niego wejdą. I to jest wannoprysznic. On jest dozwolony czy nie jest dozwolony? To jest pytanie. Chyba jest dozwolony. Nie wiem. Chyba wiem, tak. Później go zmienimy. Tutaj mamy łóżka. One nie są najgorsze, bo te najgorsze to są łóżka dla dzieci. I dlatego są takie. Tamte po prostu miały zbyt przesłodzoną pościel. To jakiś gabinet. Co tutaj na górze? Na górze no już tu nic nie ma. Niż takiej wieżyczki po prostu. I co? Chyba to tyle. Jeśli chodzi o miejsce wokół tego, to tutaj mamy cmentarz. W
każdym szanującym się azylu musi być cmentarz. Tak. No. W grze Black Mirror był też cmentarz przy tym. No i jesteśmy na klifie. Może tak to jest. W razie czego będą mieli blisko, by ze sobą skończyć. Oczywiście. Jesteśmy na klifie. To jest ta wyspa w Windeburgu. Będziemy się na niej poruszać głównie. Tutaj co było? Tutaj był ten... Ruiny. Ruiny. Patrz, że tej parceli nie ma pokazanej jako tako. Mhm. I tak jak na scence było pokazane, tutaj mamy ten azyl, tutaj mamy kościół, w którym powieszono księdza i jest opuszczony. Tutaj jest obóz, gdzie zerżnięto tą całą rodzinkę. Tutaj mamy domek doktora, on mi się strasznie podoba. Fajne. Znalazłem go w też galerii, tak... Fajne, podoba mi się ten bluszcz na nim. Mhm. I co jeszcze? I tutaj jest ta latarnia morska, gdzie trzymano ciała, zwłoki. Boże. Do pełni szczęścia jeszcze tylko apokalipsy zombie brakuje. Jakieś wariaty, jakieś mutanty. Oglądałaś no. American Horror Story Asylum? Nie. Polecam. Tam mamy właśnie Windeburg, niedaleko. Jaki ten księżyc duży. No, pełnia. Zamieni się ktoś w wilkołaka może. No, z kogoś wyjdzie bestia. Tutaj mamy przystań, gdzie przypływają, tak? Mhm. Przypływają pacjenci. Wpław! Tak. Nie no, tutaj gdzieś był statek. Gdzie ten statek? O, jest. Widzisz? Tym przypływają. Fajny mi statek. Jednoosobowy. Żaglóweczka. Żaglóweczka, dokładnie. Jeśli chodzi o mapę miasta, tutaj chyba nic nie zmieniłem oprócz tej wyspy Windeburg. Oczywiście zaś oni mi zasłaniają Basek, wszystko. O, już myślałam. Myślałam, że grób Basie nie zmieści. Się nie mieści. No nie mieści się. Snorli się nie mieści. Jedyni tutaj, co... Kurczę, nie widać wszystkiego. Kościół pełni funkcję muzeum. Tutaj mamy w tym domku, mieszkają lekarze i jest też siostra zakonna. Wahaja się była siostra zakonna, kempingu nie zobaczycie, a kemping chyba jest parcelą nieokreśloną, a latarnia morska jest barem. A i było coś, że jeśli chodzi o załatwianie czyichś potrzeb, to chyba oni nie mogą... chodzić na parcele tutaj publicznej i ich załatwiać. Tak. Mhm. No. Tylko nie wiem, gdzie to pisało w rozgrywce. Już nie pamiętam, czy to przeczytaliśmy, czy nie. Chyba nie. Nie wiem, gdzie to było umiejscowione w tych zasadach. W każdym razie pamiętam, że coś było. Było, było, bo mi czytałeś nawet. Okej, no to słuchajcie, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o odcinek wstępny. W kolejnym odcinku przejdziemy już do rozgrywki. Zobaczymy. I do naszej grubby. Chcę zobaczyć, jak ona przychodzi przez drzwi. Zniszczy je. Patrz, ona jak się oddali, to jest taka kremówka. No. To nie widać teraz. Myślę, o, widać. Jak się przybliży, to tak się rozplaszcza. Grawitacja działa. Tak. Więc mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Będzie tutaj zapewne dużo śmiechu. Ale to jest challenge oczywiście. Stworzony dla nas. Oczywiście, my wiecie, wariaty to tak. Wariaty w wariatkowie. Jaki challenge. Nasze przedsionki umysłowe są bardzo wąskie. Mamy nadzieję, że nie zwariujecie po tym challenge'u. No, chyba nie. Więc mamy też gwarancji nie dajemy. Tak. Więc dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka wstępnego i mamy nadzieję, że będziecie wyczekiwać na taki pełnoprawny odcinek z rozgrywki. Więc dziękujemy wam i do następnego razu. Pa, pa!